Witam serdecznie, nazywam się Adam Jurkiewicz i będę chciał opowiedzieć Wam trochę o legalnym i darmowym. Zacznę od słowa legalnego, to bardzo ważne, to legalne jest. Potem jest darmowe. Oprogramowanie dla nauczyciela, dla ucznia i dla rodzica, dla każdego. Tak naprawdę to jest oprogramowanie, które dokładnie rzecz biorąc każdy może używać. Zarówno w szkole, jak i w domu, jak i w pracy. W firmie, do prowadzenia własnej działalności, jako pracownik najemny, jako nauczyciel, lub ktokolwiek. Dyrektor również może tego używać. Nie ma ograniczeń. Nawet ksiądz może tego użyć. Nikt nikomu nie zabroni. Będę mówił o oprogramowaniu, które jest wolne, nie jak żółw, tylko wolne jak wolność. O oprogramowaniu, które pozwala każdemu sprawdzić, jak działa, pozwala każdemu je używać i wiele innych rzeczy. Będę mówił o kilku różnych elementach. To jest taka zajawka, ponieważ będę chciał powiedzieć o języku oprogramowania, który nazywa się Python. Lub jak kto woli, Python. Lub jak kto woli jeszcze inaczej. Będę chciał opowiedzieć o czymś takim, co się nazywa LibreOffice. Teraz jeszcze nie będę zdradzał tego, cóż to jest. Będę chciał mówić o robotyce. Na końcu będę chciał zaprosić Państwa na warsztaty później. Jeśli ktoś będzie zainteresowany się pobawić, to pobawimy się. Moi drodzy, Hacker Edukacji, tak mnie przedstawiła Pani Dyrektor. Mam taką szczerą nadzieję, że kiedyś uda mi się wprowadzić do obiegu dobre znaczenie i prawdziwe znaczenie słowa hacker. Ponieważ dla większości z ludzi hacker kojarzy się z kimś, kto kradnie, kto jest zły, kto się włamuje. Otóż definicja hackera jest trochę inna. Za Wikipedią przytaczam ją tutaj. I szczerze polecam sobie zapoznać się z definicją hakera w Wikipedii, ponieważ haker to ktoś, kto pomaga innym. To ktoś, kto owszem posiada dużą wiedzę, ale chętnie dzieli się nią z innymi. Ja staram się pokazywać, że warto dzielić się swoją wiedzą z innymi. Jeśli tutaj są nauczyciele, to moi drodzy, jesteście hakerami. Ponieważ macie wiedzę i dzielicie się nią z innymi. Tak to jest. Nie ma co się tego wstydzić. I warto pokazywać, że dobry haker to ktoś, kto chce pomagać innym. To wolontariusz. To inne znaczenie tego słowa. I free software, czyli wolne oprogramowanie, o którym będę chciał Wam opowiedzieć, to właśnie przykład działalności hakerów, czyli tych, którzy mają wiedzę i dzielą się nią z innymi. Wierzymy w wolność wyboru i we wzajemną pomoc. Wierzymy, że każdy ma możliwość zdobywania wiedzy. Wystarczy tylko chcieć. To myślę, że jest dobre motto, które warto przekazywać nawet uczniom. Dokąd chcemy iść z naszą edukacją? To jest takie pytanie, które troszkę chciałbym tu wrzucić Państwu, ponieważ na pewno chcielibyśmy, żeby nasze dzieci miały dobre zawody, żeby mogły sobie pracować w domu, przy dobrych komputerach, w dobrych warunkach, tudzież, tak jak ten Pan, sterować jakimiś urządzeniami. Co jest wspólnym mianownikiem obu tych zdjęć? Dwa elementy. Element pierwszy to zdjęcia na otwartej licencji, na licencji Creative Commons. Wolno mi użyć ich w dowolnej prezentacji pod warunkiem, że podam ich źródło. Tak działają licencje Creative Commons. Nie muszę płacić nikomu, ponieważ osoby, które wykonały te zdjęcia, dzielą się z innymi swoją pracą, jak hakerzy. I mówią, weźcie, używajcie tego, na moich warunkach, to znaczy powiedzcie, skąd wzięliście te zdjęcia. To jest bardzo ważny element, ponieważ czasami zdarza się, że ludzie tworzą prezentacje, wrzucają tam zdjęcia z różnych miejsc i nie zastanawiają się tak naprawdę, czy nie łamią prawa. Otóż czasami łamią je, chcący bądź nie chcący. Dlatego warto przy tej okazji zaznaczać to. I drugi element wspólny obu tych zdjęć. Komputer.
tak naprawdę tutaj mamy komputer i tutaj też mamy komputery. Te nowe zawody, moim zdaniem, ściśle są i będą powiązane coraz to bardziej z komputerami. W ten czy w inny sposób, bo nawet pralka ma swój komputer, nawet zmywarka ma swój komputer. W tej chwili samochody też mają swoje komputery. Telefony, no to po prostu większe komputery, mniejsze komputery, w zależności od tego, jaki przekątnej ekranu mamy ten telefon. Komputery stoją przed nami, stykamy się z nimi na co dzień. Wolność. To są cztery zasady wolności, którymi posługuje się wolne oprogramowanie. Również tutaj cytat z Wikipedii. Moim zdaniem to jest szansa dla edukacji w dzisiejszych czasach, ponieważ możemy po pierwsze, wolność zerowa, no bo w informatyce liczymy od zera, możemy uruchamiać program w dowolnym celu. To jest takie dosyć proste stwierdzenie. Mam tutaj jeden przykład, ale potem go przytoczę. Natomiast możemy. Możemy analizować program oraz dostosowywać go do swoich potrzeb. To już jest bardzo ciekawa wolność, która jest ważna dla wszystkich uczących się informatyki. Wyobraźcie sobie mechanika samochodowego, którego chcemy dobrze nauczyć zawodu, ale nie może on podnieść klapy plastikowej osłony silnika, ponieważ mu nie wolno. Producent silnika zabrania zobaczyć, co jest w środku. No to teraz życzę powodzenia takiemu mechanikowi po takiej nauce. Dlatego jest wolność analizowania programu. Wolne oprogramowanie pozwala analizować, jak działa. Pozwala zajrzeć pod klapę silnika, rozkręcić je całkowicie do ostatniego elementu, zobaczyć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Wolność rozpowszechniania kopii programu. To jest wolność, która jest ważna dla wszystkich, którzy używają i po prostu chcą używać. To znaczy, nie masz tego programu? Nie ma sprawy, weź go sobie. Ja ci go dam, ty go daj swoim znajomym. Używajmy go wszyscy, nie ma tutaj najmniejszych przeciwwskazań. Każdy ma prawo rozpowszechniać tyle kopii, ile chce. I ostatnia wolność, dla mnie najważniejsza, dlatego jest podkreślona. Wolność udoskonalenia programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność. Każdy, kto chce, kto potrafi, kto ma czas, chęci, możliwości, może modyfikować to oprogramowanie i dawać innym pod tytułem bierzcie, używajcie, nie ma problemu. Tutaj chciałbym pokazać wam kolejne zdjęcie, oczywiście na licencji Creative Commons, różnych programów. Część z tych logo będzie wam znajoma, bo myślę, że to logo każdy zna. Część może być mniej znana. To wszystko to wolne i otwarte oprogramowanie. Dlaczego możecie korzystać z Firefoxa? Bo jest wolny i otwarty. Bo każdy może. Każdy może się nim dzielić. Każdy może go dystrybuować dalej. Dlaczego możecie korzystać z serwerów internetowych dowolnie? Ponieważ najczęściej działają w oparciu o systemy operacyjne Linux, które można dowolnie rozpowszechniać. Dlaczego możecie tworzyć blogi szkolne i strony szkolne bardzo łatwo? Bo istnieją takie systemy jak Drupal, jak WordPress, jak Joomla, które każdy może używać i modyfikować do swoich potrzeb, jeśli tylko chce. Ja osobiście chciałbym wam pokazać coś, z czego ja skorzystałem. Z ostatniej wolności, z wolności trzeciej, dzielenia się. Otóż w czasie wolnym, z racji tego, że czasami nie mam co robić i się nudzę, oczywiście to nie jest prawdą, po prostu mam taką chęć dzielenia się z innymi i chciałbym dawać swoją pracę innym, ponieważ korzystam z pracy innych. Działam na rzecz innych, ponieważ inni działają na moją rzecz. Takie, nie jestem samolubem, który tylko korzysta, ale również chcę coś dawać. I ja tworzę coś takiego, co się nazywa Free Desktop, edukacyjny remix dla każdego. Tworzę remix systemu operacyjnego,
Macie to działające na komputerach przed sobą, ponieważ będziemy z tego korzystać na zajęciach i na moich warsztatach. I to jest oprogramowanie z rodziny wolnego i otwartego oprogramowania. Zatem podlega wszystkim tym czterem wolnościom, o których mówiłem. Ja wykorzystuję wolność trzecią. Przerabiam to oprogramowanie w ten sposób, jaki uznają za najlepszy dla innych. Czasami ludzie proszą mnie, słuchaj Adam, weź tam zrób coś, żeby to działało tak czy inaczej. Ja mówię, ok, nie ma problemu, zrobię to, potrafię, mogę, chcę, słucham tego, co mówicie, robię dla was. I każdy może sobie użyć. I tutaj zamieściłem trzy zdjęcia pendrive'a. One symbolizują tą wolność dzielenia się, to znaczy ten system operacyjny każdy może pobrać sobie z mojej strony internetowej, każdy może go dostać, ja mogę go skopiować na tylu pendrive'ach, bądź płytach DVD, bądź czymkolwiek innym, ile mi się żywnie podoba, rozdać to wam wszystkim, wy możecie rozdać to wszystkim swoim uczniom, oni mogą rozdać to wszystkim swoim kolegom i w ten sposób wszyscy możemy mieć oprogramowanie, które działa za darmo, legalnie i takie samo. Dlaczego takie samo jest ważne? Otóż, moi drodzy, wolność numer 0, czyli używanie. Możemy tego używać. Myślę, że tego nie muszę przedstawiać. To są trzy loga programu pewnej firmy, żeby nie było tylko reklamy. Każde jest z innej wersji. Tak, najprawdopodobniej, jeśli uczycie w szkołach, to spotkaliście się z tym oprogramowaniem. Część z was ma tą wersję oprogramowania, część ma tą wersję oprogramowania, część ma tą wersję, część będzie miała kolejne wersje, część być może ma jeszcze starsze wersje, trudno powiedzieć. To jest zamknięte oprogramowanie. To znaczy, nie możemy dzielić się nim. Nie możemy sprawdzać, jak on działa. Nie możemy zajrzeć pod maskę, nie możemy robić jego kopii. Co więcej, nie możemy używać go w dowolnym celu, tylko w celu, w jakim producent oprogramowania nam pozwala. Ja zdaję sobie sprawę, że zazwyczaj edytora tekstów używa się do tego, żeby pisać teksty i ktoś mi powie, no dobra, okej, co z tego? Ale dam inny przykład. Wyobraźcie sobie, że macie edytor graficzny, który pozwala wam tylko rysunki umieszczać w chmurze producenta tej aplikacji, nie pozwala wam tego wydrukować. Albo tak jak Google robił na początku ze swoimi mapami, nie pozwala wydrukować. Tak? Możecie używać programu, ale nie w każdym celu. Bo producent w licencji mówi, że wolno wam dotąd, ale odtąd już nie. I wracając do tego oprogramowania. Nie będę pytał się każdego z was z osobna, tylko powiem tak, przemyślcie sobie, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że posiadając tą wersję oprogramowania w szkole, tą najstarszą, dziecko przyniosło wam pracę w tej wersji, abyście nie mogli jej otworzyć. Czasami tak się zdarza, byłem sam świadkiem. I co wtedy? Jest w autoletu. Otóż wtedy przychodzi nam w odsiecz, tak naprawdę, wolne i otwarte oprogramowanie. To są ikonki oprogramowania, które podlega czterem wolnościom. To znaczy, jeśli macie ten program, możecie dać go dzieciom. I nie ma problemu, że dziecko przyniesie wam pracę w formacie, którego wy nie możecie otworzyć, ponieważ dysponujecie dokładnie tym samym oprogramowaniem. Za darmo, legalnie. Jest edytor tekstów, jest arkusz kalkulacyjny, jest aplikacja do prezentacji. Ta prezentacja jest stworzona właśnie w tym oprogramowaniu. Jak widzicie, no, jest to prezentacja jak każda inna, tak naprawdę. Jest program do baz danych, jest program do matematyki, do tworzenia różnych schematów i algorytmów. Tak wygląda arkusz kalkulacyjny. Nie ma takiego pionowego elementu po lewej stronie. Nie chcę użyć nazwy marketingowej tego elementu. Niemniej jednak działa tak jak każdy inny arkusz kalkulacyjny na świecie. To znaczy ma kolumny, ma wiersze, ma funkcje. 2 plus 2 jest w nim 4, zapewne. Nie ma problemu. Ok. Wolność pierwsza.
analizowani, bo już mieliśmy wolność trzecią, mieliśmy wolność zerową i wolność pierwsza analizowania. Tutaj chciałbym się odnieść właśnie do tych zawodów infotechnicznych, do informatyki głównie. Do tego, że bardzo chciałbym, aby nasze dzieci uczyły się, jak i dlaczego coś działa, a nie tylko jak to obsłużyć i gdzie kliknąć, aby uzyskać pewien efekt, który zmieni się w kolejnej wersji, ponieważ producent przeniesie tą funkcjonalność gdzieś indziej i już nasze dziecko niestety nie będzie wiedziało, jak tego użyć. O, to troszeczkę efekt dosyć długi, ale pozwolę go sobie tutaj uciszyć. Język oprogramowania Python. Chciałbym bardzo, aby znalazł się na maturach. Niestety jest to ciężka droga, ale już tutaj mówię, że jeśli tylko są wśród Was zwolennicy Pythona, szczerze zapraszam do współpracy, staram się zgromadzić grono osób, które jest zainteresowane tym, aby wprowadzić ten język na maturę, może zamiast Pascala albo Odo, ja nie mówię, że chcesz tam wyrzucać, tylko żeby po prostu dodać. Ponieważ czasami spotykam się z takimi, trudno nazwać to zarzutami, bo to nie jest zarzut. Rozmawiam z nauczycielami, że może by nauczali Pythona, bo to fajny język programowania, dosyć nowoczesny, mimo że stary, bo z lat 90. ubiegłego wieku, ale jest szeroko używany i generalnie fajny. Znacie YouTube'a? Znacie. Jest napisany w Pythonie. Więc to nie może być najgorszy język oprogramowania, skoro duża firma zdecydowała się duży serwis postawić i zbudować właśnie w oparciu o ten język oprogramowania. Myślę, że gdyby C++ był lepszy, wybrali by go. Ale wybrali Pythona. Może dlatego, że mają dużo programistów od Pythona, ale suma summarum, jak ktoś zna Pythona, to znajdzie szybciej pracę, bo jest dużo firm, które go używa. I Python moim zdaniem jest ciekawy, no ale spotykam się właśnie z takimi uwagami, no dobrze, no ale co z tego, że będziemy uczyć Pythona, skoro go później nie ma na maturze. Dlatego uważam, że warto go wprowadzić na te matury. To tak przy okazji mówienia o tym wolnym i otwartym oprogramowaniu, o tej otwartości. Python jest cały dostępny w postaci czystego kodu źródłowego już w C napisanego pod spodem tak naprawdę. I zawsze możemy zobaczyć, co tam się dzieje. A to, co tu pokazuję, to jest konsola Pythona, dostępna właśnie w moim remixie. Ona generalnie rzecz biorąc jest dostępna dla każdego. Ja po prostu staram się pakować w ten remix różne programy, które uważam, że mogą być ciekawe i warte dla edukacji, warte dla uczniów i nauczycieli, po to, aby jak ktoś tego użyje, to po prostu miał od razu dużą ilość programów, żeby nie musiał się martwić, skąd je wziąć, jak je zainstalować, po prostu, żeby one były. Zresztą przy tej okazji powiem krótką rzecz, taką ciekawostkę. To całe oprogramowanie, które oglądacie sobie na tych laptopach, o których ja opowiadam, to wszystko, co jest zawarte w tym remixie, mieści się na 4 GB. Wystarczy już płyta DVD, żeby sobie to wypalić i używać. I to wszystko tam jest. Ok. Drugi program, o którym chciałbym Wam powiedzieć, to jest program do rysowania schematów w oparciu o układy mechatroniczne, które będę Wam pokazywał właśnie na warsztatach. To jest kolejny przykład wolnego i otwartego oprogramowania, zatem legalnego, za darmo dla wszystkich. I można sobie tworzyć takie schematy. To moim zdaniem dobrze pokazuje właśnie ten element uczenia się, jak coś działa. Że możemy pokazać dzieciakom robotykę dosyć dokładnie i szczegółowo, jednocześnie pokazując im oprogramowanie, które do tego służy, które również mogą używać i które jest otwarte i mogą nawet zobaczyć kod źródłowy tego programu. Jeśli będą chcieli dokładnie się zagłębić, to mają wszystko podane i nikt im nie broni dostępu do tego. Pascal. Język na maturze. Więc myślę, że w technikach informatycznych jeszcze ciągle musi się przewinąć gdzieś tam.
Zresztą nie uważam wcale go za zły język oprogramowania, po prostu są lepsze. Tyle. Tutaj chciałbym Wam pokazać taki projekt, który nazywa się Lazarus. To jest oczywiście wolne i otwarte oprogramowanie, więc legalne, za darmo dla każdego. I to jest Pascal okienkowy, czyli możemy sobie tutaj tworzyć normalne okienka, batony na nich, różne elementy, widżety itd., itd., pisać kod normalny do tego. Praktycznie tak jak inne środowiska do budowy graficznych interfejsów. W Pythonie też można zbudować takie graficzne interfejsy i nawet są też aplikacje, które służą do tego, które pomagają nam go budować, też są wolne i otwarte, a więc też są legalne, za darmo dla wszystkich. No i Python na końcu wersji tak zwanej tekstowej, czyli środowisko do pisania normalnego już. Najzwyklej w świecie z podświetlaniem składni. Ostatnio koleżanka spytała mi się, jest nauczycielem i przeprowadza egzaminy właśnie maturalne i egzaminy z technika informatyka. No i zadała mi takie pytanie, słuchaj Adam, czy możesz mi poradzić środowisko, które ma podświetlenie składni, ale nie ma podpowiedzi koment. Ponieważ w wymogach egzaminu na technika informatyka może być środowisko, które ma kolorowanie składni, ale nie może mieć podpowiedzi koment, ponieważ uczniowie muszą tą składnię znać. Może kolorować. I ja im mówię, słuchaj, jeszcze wolne, otwarte, legalne oprogramowanie dla każdego. Działa pod Linuxem, działa w macOS, działa nawet w Windows. W każdym z tych środowisk działa dokładnie tak samo. Tak samo wygląda, możesz je używać, możesz dać je dzieciakom, nie ma najmniejszego problemu. I on powiedział, super, rewelacja, dziękuję Ci serdecznie, bo nie wiedziałem. Także to jest taki przykład, który mam nadzieję pokazuje, że warto przynajmniej znać to oprogramowanie, bo czasami może się przydać w różnych przypadkach. Moi drodzy, bezpieczeństwo danych i chmurka. To jest kolejny obrazek na licencji Creative Commons, zatem podaję jego źródło. I chciałbym tu powiedzieć Wam kilka słów o tym, co moim zdaniem jest ważne w dzisiejszych czasach. To znaczy, po pierwsze, przepustowość naszych łącz do internetu w szkołach. Mówię naszych, bo czuję się bardzo związany z edukacją, mimo że nie jestem nauczycielem czynnym. Żałuję, ale mogę tylko uczyć nauczycieli, bądź czasami spotykać się z dziećmi. I wiemy doskonale, że internet w naszych szkołach to tak dobrze jest, jak jest. Jak jest dobry, to jest super. No ale czasami go nawet nie. I z drugiej strony wiem też, że w dzisiejszych czasach istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziecie chcieli skorzystać z różnego rodzaju rozwiązań tak zwanych chmurowych. Dlatego tutaj są te chmurki. Bo to są fajne rozwiązania. Pozwalają na przykład dzieciom wrzucać prace domowe z domu gdzieś tam w chmurę, a wy macie do tego dostęp. Pozwalają na przykład tworzyć szybkie formularze bądź szybkie ankiety, które możecie wykorzystywać na lekcji do ciekawego przepytania dzieci. I tak dalej, i tak dalej. Ale, niestety, ale trzeba mieć zawsze z tyłu głowy kilka rzeczy. Po pierwsze, trzeba mieć to łącze internetowe i to w miarę sensowne, żeby nam go nie zabrakło na lekcji bądź poza lekcji. Trzeba pamiętać o tym, że te dane czasami wypływają w świat, daleki świat, bo czasami aż za ocean. Chociaż co największe firmy już się zastrzegają, że jeśli użytkownikiem jest ktoś z kraju Unii Europejskiej, to ich serwery są lokowane fizycznie na terenie Unii Europejskiej po to, aby podlegać ustawie o ochronie danych osobowych i rozporządzeniom Unii Europejskiej w tym zakresie. Ale co z tego? Nadal należą do nich tak naprawdę, jak są, to je sobie szybko wykopiują. Więc
można się z tym zgadzać bądź nie, warto mieć to po prostu z tyłu głowy, że tak najzwyklej w świecie czasami jest. Znam takich, którzy mówią, no dobra Adam, ale tak naprawdę jest Echelon, są różne inne systemy i jeśli tylko jakaś dana leci sobie w świat, to na 80% musi lecieć kablem transatlantyckim, więc wystarczy się dopiąć do kabla transatlantyckiego i tak uzyskamy wszystkie dane, które tylko nie przechodzą. Więc to różnie bywa, ale warto mieć to z tyłu głowy. Więc czasami można sobie pomyśleć o tym w ten sposób, że jeśli szkoła ma słabe łącze internetowe, bo już odkładam ten temat bezpieczeństwa i zastanawiania się nad tym, czy te nasze dane, które tam wrzucamy, to są bezpieczne, niebezpieczne, czy wolno nam, czy nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Ale zakładamy, że szkoła ma tylko słabe łącze internetowe i tak naprawdę trudno jest korzystać ciągle z czegoś gdzieś w chmurze. Więc ja tutaj chciałbym Wam powiedzieć, że dzięki takiemu wolnemu i otwartemu oprogramowaniu, które sobie istnieje, macie szansę zrobić sobie własną chmurę we własnej szkole. Dam tutaj taki przykład. Dosyć często i dużo mówi się o sieciach społecznościowych, żeby nie powiedzieć z nazwy, o jakim portalu mówię. I najczęściej dostęp do niego w szkole jest zablokowany. Ok. Ale z drugiej strony często rodzice podnoszą taki temat. No dobrze. Ale może chcielibyśmy, żeby dzieci w szkole porozmawiały o tym, jak to można się na takim portalu społecznościowym zachować. Być może któryś z nauczycieli miałby chęć zrobić taki eksperyment z dzieciakami i pokazać im, jakie są tam mechanizmy, jak to wygląda, jak informacja, którą my pokazujemy, widać ją przez innych itd., itd. No ale ten dostęp do tego portalu znanego nam jest zablokowany, no nie możemy tego zrobić. Tudzież ogranicza nas również ustawa o oświacie, która mówi, że generalnie trzeba dzieci chronić i dane bardzo wrażliwe nie powinny wyjść za teren szkoły. No więc ja tutaj mam prostą odpowiedź. To zróbmy sobie własny portal społecznościowy na terenie naszej szkoły. Taki swój prywatny mały. Dla dzieci tylko. Widoczny tylko w szkole. Równa się to temu samemu, co ściana w ubikacji. Jak ktoś tam flamastrem napisze, że ziutek jest taki, a owaki, to w praktyce poza szkołę to nie wyjdzie. I to samo tyczy się takiego lokalnego portalu. Jak ziutek napisze, że jest taki, a owaki, a nawet nauczyciel, że jest taki, a owaki, to to również nie opuści w praktyce tej szkoły. I takie możliwości daje nam właśnie legalne, darmowe, wolne i otwarte oprogramowanie. Ponieważ istnieją systemy, które pozwalają stworzyć sobie taką własną, prywatną chmurę w szkole. I chciałbym tutaj Wam pokazać takie jedno oprogramowanie. To jest OutCloud. To jest oprogramowanie, które pozwala przechowywać pliki, przechowywać grafikę, muzykę, pozwala tworzyć kalendarze, pozwala współdzielić je pomiędzy ludźmi. I to wszystko może być na Waszym serwerze szkolnym. Zatem, nieważne jak macie szybkie, wolne łącze internetowe, nie jest ono wykorzystywane, ponieważ dla celów na przykład uzgodnień terminów z nauczycielami używacie swojego serwera. Więc może nie być tego internetu, a Wy i tak widzicie te dane. Z drugiej strony, jeśli komuś dozwolicie z zewnątrz, no to będzie miał do tego dostęp. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku sieci społecznościowej. Są systemy sieci społecznościowych, na przykład takie jak Friendica lub LGG, to się wymawia dziwnie, które pozwalają stworzyć w szkole własny serwer sieci społecznościowej, tak naprawdę zamknięty do terenu szkoły. Ponieważ nie ma do niego dostępu z zewnątrz, jest tylko z wewnątrz. Więc macie, możecie pokazać uczniom, oni mogą z tego korzystać, i jest to bezpieczne, że nigdy nie opuści terenu szkoły. To moim zdaniem jest bardzo ciekawe rozwiązanie i warto o nim mówić, bo nie każdy o nim wie, że coś takiego w ogóle istnieje. Wszyscy myślą, znaczy wszyscy jak wszyscy, ale większa część ludzi, z którymi rozmawiam, myślą, że jak portal społecznościowy, to tylko ten niebieski, tam na jedną literkę F, nie mylić z Friendicą i że poza tym nie ma nic innego.
Owszem, są inne systemy. Można mieć własny serwer, można mieć własne dane i tutaj nie ma problemu. Przy okazji bezpieczeństwa i tego, że bardzo często w szkołach właśnie jest, że tak wyrażę, zamykany ten dostęp do świata, to chciałbym podzielić się z Wami takim oprogramowaniem, które nazywa się Clearo i to jest również wolne i otwarte oprogramowanie, zatem legalne, za darmo dla każdego. Jeśli macie możliwości techniczne i wiedzę, możecie sobie wziąć, zainstalować, używać. I to jest oprogramowanie, które działa jak router, zainstalowane na serwerze, potrafi filtrować dostęp do internetu, potrafi zabezpieczać go dosyć dokładnie, dosyć dobrze. Uważam, że jest ciekawe i warte przemyślenia. Po prostu robi pewne rzeczy za w sumie nieduże pieniądze. A jeśli ujmiecie to w ten sposób, że czas pracy waszego administratora lokalnego jest wart zero, to oprogramowanie jest również warte zero. Ale ktoś musi je postawić, więc, że tak wyrażę, nawet jeśli jest to wasz pracownik, no to będą to koszta jego pracy. Wydaje mi się, że w stosunku do tego, co ono potrafi, to już jest niezbyt duży koszt. Na koniec chciałbym tych, którzy wytrwają do godziny 12, zaprosić. Będziemy sobie robić taki układ. To, co tutaj widać, to jest mój laptop i wolne i otwarte oprogramowanie. A więc legalne, dostępne dla każdego za darmo. Układ mechatroniczny, który nie jest darmowy, ale jest legalny i jest tak zwanym open hardware, co oznacza, nie ma na niego patentów. To jest bardzo ważne, że możemy pokazać uczniom coś, co możemy bardzo dokładnie zweryfikować do poziomu schematu elektronicznego i elektrycznego, jak to jest zbudowane, ponieważ twórcy tego projektu wymyślili go i opublikowali na swoich stronach internetowych, właśnie na licencjach Creative Commons, cały schemat. Cały opis, jak to dokładnie działa. Tak jakby po prostu dali cały schemat silnika samochodu, wszystko po to, żeby móc sobie we własnej fabryce go złożyć i będzie on dokładnie identyczny z takim, jak wychodzi z fabryki producenta. Więc każdy, kto ma możliwość wytrawiania płytek, tworzenia takich układów, może sobie go zrobić. Nie musi nikomu płacić za to, że produkuje. Lub też może po prostu kupić w sklepie internetowym, bo producentów tego sprzętu, dzięki temu właśnie, że jest to open hardware, czyli niepatentowany, jest wielu. Będziemy sobie podłączać diodę, będziemy sobie podłączać czujnik natężenia światła elektrycznego, przepraszam, światła słonecznego. Będziemy sprawdzać, jak to działa, będziemy tworzyć sobie program, który steruje nam tym układem. Powiem tylko tak, takie zajęcia prowadzę czasami w różnych szkołach, najczęściej u moich przyjaciół, dyrektorów, którzy proszą mnie, żebym przyjechał i pokazał takie rzeczy dzieciakom. I najmłodsze dzieci, z którymi udało mi się prowadzić takie spotkania i zajęcia, to była końcówka trzeciej klasy szkoły podstawowej. Dzieciaki dały radę. I nie tłumaczyłem im, co to dioda, jak to działa. Nie, nie. Po prostu powiedziałem, słuchajcie, tak wetniemy i będzie świecić. I o to chodzi. Nie tłumaczyć suchej teorii na dzień dobry, tylko pokazać, a potem, jeśli któryś z tych dzieci będzie chciało się tym zainteresować, to się zainteresuje. Można je wtedy odesłać gdzieś dalej do cioci Wikipedii na przykład. Ciocia na pewno wytłumaczy, co to dioda, co to fotoryzystor, ponieważ tam działają tacy hakerzy edukacji, którzy dzielą się swoją wiedzą i opisują to każdemu do wykorzystania. I to będziemy sobie robić. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe dla tych, którzy przyjdą i zobaczą. Szczerze zapraszam. Na końcu chciałbym podziękować za uwagę. Chciałbym powiedzieć, że ta prezentacja, którą teraz oglądacie, została stworzona przy użyciu oprogramowania, które nazywa się LibreOffice. To wolne i otwarte oprogramowanie,
to jest pełen pakiet biurowy, którego można używać legalnie i za darmo. I całość tej prezentacji, którą teraz oglądamy, i mój laptop działają pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, który jest, jak wszyscy wiedzą, bardzo trudnym, szalenie nieużywalnym systemem operacyjnym i w ogóle nie można go używać, tak bardzo często słyszę. Powiem tylko, że to, co widzicie przed sobą, to właśnie jest Linux. Możecie sobie popróbować, pobawić się na tych komputerkach. Pochwalę się tylko jedną rzeczą. Nie zdążyłem jej wrzucić do prezentacji, zresztą nie mam uprawnień, bo nie zapytałem się człowieka, który mi to powiedział przedwczoraj. Młody chłopak ze szkoły, z technikum informatycznego, napisał mi na jednym z portali społecznościowych, gdzie bywam, że bardzo się cieszy, że coś takiego zrobiłem, bo on sobie tego używa, zrobił sobie pendrive'a i ma taką własną prywatną chmurę, ponieważ wszystkie dane, które tworzy, to mu się na tym pendrive'ie od razu zapisują. I on sobie przychodzi do szkoły, wkłada pendrive'a do komputera, po chwili ma gotowy system i ma środowisko pracy. I ma pliki, którymi edytuje, tworzy, pisze programowanie, zapisuje to, idzie do domu, tam wkłada tego pendrive'a do swojego komputera, ma znowu to samo środowisko, te same pliki, bez potrzeby patrzenia się na to, czy ma internet, czy go nie ma. Wszystko ma zawsze ze sobą w kieszeni. Ma pewność, że nikt go nie szpieguje, ponieważ to jest jego pendrive, jego system operacyjny. Czy wspominałem, że na tym systemie nie ma wirusów? Nie. No to tak wrzucę. Więc nie ma potrzeby oprogramowania antywirusowego. Jest bezpieczny. System startuje z pendrive'a. Te wszystkie komputery tutaj startują właśnie z pendrive'ów. Jak zauważycie, to one mają pendrive włożone z boku i ja sobie jeżdżę. Jeśli potrzebuję prowadzić warsztaty, to właśnie tak mam, że wrzucam pendrive, włączam komputer i wszyscy mają to samo. Ja wiem, co macie na pulpitach, wiem, co mogę się spodziewać. Nie mam problemów, nie muszę prosić, proszę zainstalować ten program, tylko po prostu na tej świecie wszystko mam. To samo oprogramowanie w szkole i w domu, legalnie i za darmo. Zapraszam serdecznie do portalu superbelfrzy.edu.pl, ponieważ mam ten zaszczyt być członkiem grupy Superbelfrzy i tam naprawdę jest wiele ciekawych osób i mają bardzo fajne pomysły. Staramy się zmieniać edukację. Mamy nadzieję, że na lepsze. No i cóż, posłużę się nie swoimi słowami, tylko słowami Jana Pawła II. Jeśli szukasz źródła, idź pod prąd. To myślę jest całkiem ciekawe motto. I warto również uczniom o nim mówić. 40 minut, mniej więcej wyrobiłem się w czasie, jaki miałem założony. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie. Moje wystąpienie będzie dostępne na stronach na YouTubie, na kanale Superbelfrów, bo nagrywam je sobie i wrzucę je potem tam. Każdy będzie mógł je zobaczyć, więc wszystko to, o czym mówiłem tutaj, będziecie mogli pokazać swoim znajomym, żeby również mogli wysłuchać, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma szansę przyjść. Niektórzy po prostu no, akurat mają teraz coś innego, ale być może będą chcieli coś wysłuchać. Więc ja staram się wszystko to, o czym mówię, dawać gdzieś w internet, żeby każdy mógł to zobaczyć. Jeśli napiszecie do mnie jakiegoś maila, czy zostawicie kontakt, to ja obiecuję Wam, że wyślę Wam linki do tej prezentacji, jak już tylko ona będzie wrzucona, znaczy do tego filmu, bo całą prezentację wrzucę na kanale ISU też na Superbelfrach. Także też będzie dostępna oczywiście. Wszystko, co robimy w grupie na Superbelfrach, staramy się publikować na licencjach Creative Commons, a więc również do dalszego wykorzystania. I tyle.